Salwador był pierwszą stolicą Brazylii od 1549 roku. W 1763 roku stolicę przeniesiono do Rio de Janeiro. Salvador de Bahia leży na półwyspie wcinającym się w Zatokę Wszystkich Świętych. Liczy około 3 milionów mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem w Brazylii. Kościół Szczęśliwego Zakończenia jest najpopularniejszą świątynią w mieście. W święto Bonfin bajanki, czyli mieszkanki stanu Bahia, ubrane w malownicze stroje, biorą udział w rytuale mycia schodów wiodących do kościoła. Kościół słynie z cudów, stąd duża kolekcja wotów wdzięczynnych i błagalnych. Tysiące tasiemek zawiązanych przez wiernych w nadziei, że spełni się ich życzenie. Barra, jedna z dzielnic Salwadoru. Fort San Antonio da Barra i latarnia Farol da Barra, obok plaża Barra. Przenosimy się do historycznego centrum Salwadoru, obejmującego górne i dolne miasto. Jesteśmy w górnym mieście. Kościół Dominikanów z XVII wieku. Kościół zbudowany przez jezuitów. Mówi się, że w Salwadorze jest 365 kościołów, po jednym na każdy dzień roku. Kościół świętego Franciszka zbudowany w XVIII wieku z kamienia przywiezionego z Portugalii. Dookoła dziedzińca biegną biało-niebieskie azulejos, tradycyjne portugalskie kafle ręcznie malowane. Zakrystia. Wnętrze kościoła od podłogi po sklepienia zdobią złocone płaskorzeźby. Zakrawa to na paradoks, gdyż patronem kościoła jest święty, który propagował skromny i prosty sposób życia. Wszystkie prace wykonali czarni artyści, interpretując na własną modłę świętość rzeźbionych postaci. Mężczyzn obdarzyli ogromnymi fallusami, a kobiety brzuchami. Fallusy usunięto i tylko uważne oko dostrzeże pozostałości u niektórych aniołków. Artyści zostali wykluczeni z kościoła katolickiego. Sceny z życia świętego Franciszka. XVIII-wieczny kościół świętego Piotra. Pokaz capoeiry na placu Rycerzy Chrystusa. Capoeira to styl walki opracowany przez niewolników, oparty na technice zadawania ciosów nogami. Walka jest stylizowana na taniec, któremu rytm nadają bęben i jednostrunowe instrumenty przypominające łuk, zwane berimbao. Muzeum afrobrazylijskie w gmachu dawnego Wydziału Akademii Medycznej. Brazylijskie malarstwo współczesne. XX
27 bogów candomblé wyrzeźbionych w drewnie cedrowym przez Karyby. Candomblé to synkretyczna religia, powstała z połączenia chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi. Bogowie są zwykle dwuimienni. Na przykład Matka Boska to bogini morza Imania, a Jezus to Bóg stworzenia Ohala. Widok z górnego na dolne miasto. Winda łącząca dolne i górne miasto. Codziennie przewozi około 50 tysięcy ludzi. Zbudowano ją w 1873 roku i była pierwszą windą w Brazylii. Jesteśmy na powrót w górnej części miasta. Plac, na którym odbywały się targi niewolników przywożonych z Afryki. Bajanki w swoich malowniczych strojach. W Salwadorze jest wiele plaż, czysto utrzymanych i zaliczanych do najpiękniejszych w Brazylii. Żegnamy już Salwador, by przenieść się w zupełnie odmienne okolice. Jesteśmy na skraju dżungli amazońskiej, w locz położonej nad jednym z kanałów Amazonki. Warunki pobytu są trochę spartańskie, nie ma ciepłej wody i klimatyzacji, za to dżungla w zasięgu ręki i malownicze kanały rzeczne. Nie pozostaje nic innego, jak udać się na przechadzkę po dżungli. Cykada. Jacare uba. Drzewo krokodylowe, drzewo skalne, liana żółwia. Nie ma już drzewa, które oplatała ta liana. Drzewo różane. Arrara, uderzana, wydaje dźwięk słyszalny do 1,5 kilometra. Kupi uba, drzewo termitów. Liana kururu. Wielkie mrówki. Ich ukąszenie skutkuje 12-godzinnym silnym pieczeniem. Jadowity pająk. Małpie drzewo. Sok tego drzewa jest składnikiem gumy do żucia. Liana schody żółwia. Pikunia. Jej kora jest wykorzystywana przy budowie chat. Tasznik. Pająk osiągający do 11 cm długości. Poluje na owady i bezkręgowce. Wystarczy potrząsnąć i jak w magicznej sztuczce z patyka powstaje palmowa gałązka.
Po porze deszczowej stan wody jest jeszcze na tyle wysoki, że można swobodnie pływać po kanałach i rozlewiskach Amazonki. Deszcz równikowy, na szczęście daleko od nas. Trzeba koniecznie skorzystać z okazji i spróbować połowić piranie. Nie jest to łatwe, ale w końcu kilka pirani daje się złapać na wędkę. Jak na zawołanie pojawia się niewielki cypel, w sam raz na to, by rozpalić ognisko i upiec zdobycz. Słońce już chyli się ku zachodowi, pora więc wracać do domu. Wypływamy nocą, by w świetle latarek poszukiwać kajmanów. Następnego ranka, po krótkiej wędrówce przez dżunglę, odwiedzamy niewielką wioskę. Woda jest daleko w dole, ale w porze deszczowej tu jest przystań dla łodzi. Maniok. Po krótkiej wizycie w wiosce pora płynąć dalej. Sępniki czekają na okazję, może trafi się jakaś martwa ryba. Młody leniwiec trójpalczasty żyje na drzewach, gdzie większość dnia przesypia wisząc. Tak doskonale wtapia się w otoczenie, że jest prawie niewidoczny. Waży około 5 kg i nie ma ogona. Jest dobrym pływakiem. Ta umiejętność przydaje się, gdy dżungla amazońska zalewana jest okresowo przez występujące z brzegów rzeki. Po południu, tylko we dwoje, wypływamy z miejscowym Indianinem Antonio, by powędrować urokliwymi, malowniczymi kanałami.
kończy się nasz pobyt w tej magicznej krainie. Żegnamy już naszą przystań i odpływamy, by szybką łodzią dotrzeć Amazonką do Manaus. Po drodze zatrzymujemy się w miejscu, w którym ciemne wody Rio Negro łączą się z jasnymi, mulistymi wodami rzeki Solimões, po czym wartkim nurtem, nie mieszając się, płyną obok siebie na odcinku 20 km. Dopływamy do Manaus, oceanicznego portu leżącego 1500 km od wybrzeża w głębi amazońskiej dżungli. Targ owocowo-warzywny. Egzotyczne okazy na targu rybnym. Amazońskie promy w porcie Manaus. Most nad Rio Negro o długości 3,5 km. Pływające nabrzeże uniezależniające port od dochodzących do 14 metrów różnic w poziomie wody. Dom handlowy z 1882 roku, replika słynnych hal paryskich. Opera otwarta w 1896 roku z widownią na 700 miejsc. Kurtyny, żyrandole i lustra sprowadzono z Francji, marmury z Włoch, a porcelanę z Wenecji. Pomnik czterech kontynentów na placu przed operą. Pod koniec XIX wieku Manaus było jednym z najbogatszych miast na świecie i zawdzięczało to kauczukowi. Monopol na kauczuk został złamany już przed I wojną światową i zapoczątkowało to schyłek świetności miasta. Późnym wieczorem docieramy do Brazylii, obecnej stolicy kraju od 1960 roku. Kaplica świętego Jana Bosco, twórcy Zgromadzenia Salezjanów, kanonizowanego w 1934 roku. Ściany kaplicy wykonano z niebiesko-fioletowych witraży. Jan Bosco w 1883 roku przepowiedział, że w krainie mlekiem i miodem płynącej powstanie nowa cywilizacja. Wierni twierdzą, że wskazał nawet rejon. Właśnie tam, ponad pół wieku później, zbudowano Brazylię. Ważący 2,5 tony żyrandol, złożony z 7,5 tysiąca kawałków szkła, przywiezionych z Murano. Niezwykłe konfesjonały w formie szklanych boksów. Pierwsza w mieście kaplica w dzielnicy mieszkalnej. W północnej i południowej części miasta są sektory mieszkaniowe podzielone na kwartały.
każdy kwartał składa się z 6 do 8 niskich budynków mieszkalnych ustawionych wokół ładnie rozplanowanych trawników i dziedzińców. Pomiędzy nimi biegną równomiernie rozmieszczone krótkie ulice handlowe. Prace związane z budową Brasilii rozpoczęto we wrześniu 1956 roku, a już po 4 latach, w kwietniu 1960 roku, zainaugurowano jej rolę jako stolicy kraju przeniesionej z Rio de Janeiro. Wszystko odbyło się w trakcie kadencji prezydenta Kubiczka, który obiecał to w swojej kampanii wyborczej. Plan miasta, którego autorem jest Lucia Costa, ma dość sztywną formę w wyniku wyraźnego, przestrzennego rozdzielenia różnych funkcji. Jest dzielnica mieszkalna, hotelowa, handlowa, rozrywkowa, ambasad, administracyjno-rządowa. I z tego punktu widzenia Brasilia jest wyjątkowa. Jednak ten prawie idealnie uporządkowany układ urbanistyczny wyraźnie nie pasuje do spontanicznej, żywiołowej mentalności Brazylijczyków. Prezydent Kubiczek jako inicjator powstania Brazylii został w niej należycie uhonorowany. Zbudowano mu monumentalne mauzoleum zaprojektowane przez Oskara Niemeyera, który projektował także inne ważne budynki użyteczności publicznej w mieście. Stadion Narodowy, na którym odbywały się mecze Mistrzostw Świata. Teatr Narodowy zaprojektowany w kształcie piramidy. Katedra metropolitalna w formie kopuły otoczonej 16 kolumnami wygiętymi w łuki, a obok dzwonnica. Katedrę zaprojektował Oskar Niemeyer. Nawa główna ma kształt okręgu o średnicy 71 metrów. Sklepienie jest na wysokości 31 metrów nad posadzką. Kopia słynnej Piety Michała Anioła z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Katedra została konsekrowana w maju 1970 roku. Patronką katedry jest Matka Boska z Aparecida. Trójkątne pola między kolumnami są wykonane z witraży. Surowy nastrój wnętrza ożywiają aluminiowe anioły. W podpiwniczeniu katedry jest miejsce na kameralne nabożeństwa. Szesnaście gmachów ministerstw w dzielnicy rządowej. Budynek Kongresu Narodowego, pod kopułą Senat, pod odwróconą kopułą Sejm. Gmach Kongresu, Federalny Sąd Najwyższy, Pałac Prezydencki. Te wszystkie obiekty znajdują się przy placu Trójwładzy. Pomnik budowniczych Brasylii. Wykuta w granicie głowa prezydenta Kubiczka. Miasto jest położone nad sztucznym jeziorem Paranoa o powierzchni około 37,5 km². W 2002 roku brzegi jeziora połączył most imienia prezydenta Kubiczka. Na cypelku wrzynającym się w jezioro leży zaprojektowany przez Niemeyera Pałac da Alvorada, czyli Pałac Jutrzenki. To rezydencja prezydenta Brazylii.
Przy pałacu nie ma żadnych ogrodzeń, a jedyna widoczna ochrona to żołnierz w paradnym mundurze, cierpliwie pozujący do zdjęć. Wizytę w Brazylii kończymy przejazdem przez dzielnicę ambasad. Najpierw kolejką wąskotorową, a później długimi pomostami udajemy się do największej kaskady, zwanej Diabelską Gardzielą. Z ogłuszającym hukiem woda spada tu z wysokości 82 metrów. Wodospady Iguasu mają około 2 km szerokości i składają się z 275 odrębnych progów skalnych. Z pomostu o długości 1,5 km możemy je obejrzeć z góry. Wodospady wyglądają imponująco, ale w przeszłości zdarzało się, że zamierały. W maju i czerwcu 1978 roku, podczas szczególnie uporczywej suszy, z krawędzi wodospadu nie spływała woda przez 28 dni. Dolna trasa pozwala obejrzeć wodospady z innej perspektywy. Obserwując igraszki wszędobylskich ostronosów, kończymy zwiedzanie wodospadów po stronie argentyńskiej. Po stronie brazylijskiej można podziwiać panoramiczne widoki wodospadów.
Niestety od rana pada ulewny deszcz równikowy, co ogranicza pełną percepcję tego przyrodniczego cudu. I jeszcze raz diabelska gardziel. Pomost pomiędzy jej dwoma kaskadami pozwala bezpośrednio odczuć ogrom mas wody spadających w przepaść z ogłuszającym hukiem. Głowa cukru, jedna z wizytówek Rio de Janeiro. Na górę wjeżdżamy kolejką linową. Trasa jest dwuetapowa. Pierwszy odcinek to wjazd na Morro da Urca. Już stąd można podziwiać panoramiczny widok na miasto i zatokę Guanabara. Miasto jest pięknie położone u stóp wzgórz i oddzielone od wody rozległymi plażami. Drugi etap to wjazd na głowę cukru na wysokość 396 metrów. Bliżej czerwona plaża, a za cyplem plaża Leme i słynna Copacabana. Rio de Janeiro było stolicą Brazylii od 1763 roku, ale w 1960 roku utraciło swą stołeczną rolę na rzecz Brazylii. Nad górą Corcovado zebrały się chmury i postać Chrystusa na szczycie jest niewidoczna. Zjeżdżamy na Morro da Urca. Widok na centrum Rio z krzyżem nad katedrą. Stare wagoniki kolejki z 1912 roku. Pod akweduktem Carioca dojeżdżamy do katedry. Ten budynek został tak zaprojektowany, że patrząc z głowy cukru widać krzyż nad katedrą. Katedra pod wezwaniem świętego Sebastiana o wysokości 80 metrów, kształtem nawiązująca do piramid Majów, została konsekrowana w 1976 roku, po 13 latach od rozpoczęcia budowy. Światło dochodzi do wnętrza przez cztery ogromne witraże, a w stropie znajduje się dodatkowe okno w kształcie krzyża. Patron katedry, święty Sebastian. Katedra została zbudowana na planie koła o zewnętrznej średnicy 106 metrów. Ma 8000 metrów kwadratowych powierzchni i może pomieścić 20 tysięcy wiernych, z tego 5 tysięcy na miejscach siedzących. Teatr miejski z 1909 roku przy placu Floriano, wzorowany na operze paryskiej. Widownia liczy 2300 miejsc. Budynek władz miejskich. Muzeum Sztuk Pięknych. Przy
plaży Copacabana obok hotelu Copacabana Palace odwiedzamy sklep z biżuterią renomowanej firmy Amsterdam Sauer. Jest tu też wspaniała kolekcja ptaków wyrzeźbionych z różnych minerałów. Kościół w dzielnicy Flamengo w pobliżu naszego hotelu. Spacer promenadą wzdłuż plaży Copacabana. Promenada jest pełna drogich hoteli, restauracji, barów i pubów. Jest piątek i już od rana widać oznaki rozpoczynającego się karnawału. Copacabana pozostaje nieodmiennie główną plażą Rio de Janeiro. Odbywały się tu koncerty m.in. Rolling Stonesów czy Roda Stewarta. W lipcu 2013 roku miały miejsce Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Widok na dzielnicę Flamengo i górującą nad nią fawelę. Stadion Maracana, brazylijska świątynia futbolu. Na tym stadionie w 1969 roku Pelé strzelił 1000. bramkę. Piłka, którą Pelé strzelił 1000. bramkę i siatka, do której ta piłka wpadła. Wyjście na płytę stadionu. Stadion został przebudowany w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbyły się w 2014 roku. Mieści obecnie około 78 tysięcy widzów. W przeszłości był to stadion, który mieścił nawet 200 tysięcy widzów i był wówczas największym stadionem na świecie. Ścianka, gdzie odbywają się pierwsze pomeczowe wywiady.
Na górę Corcovado z figurą Chrystusa Zbawiciela można wjechać kolejką zębatą. Z górnej stacji kolejki do samej figury trzeba jeszcze podejść po schodach lub wjechać windą. Granitowy posąg ma 30 metrów wysokości, a razem z podstawą 38 metrów. Rozstaw ramion wynosi 23 metry. Góra Corcovado wznosi się na wysokość 710 metrów i roztacza się z niej rozległy widok na Rio. Laguna Rodrigo de Freitas. W oddali głowa cukru. Stadion Maracana. Postać Chrystusa z rozłożonymi ramionami tworzy znak krzyża. Karnawał w Rio jest największą tego typu imprezą na świecie. Zasadnicza część karnawału trwa 5 dni i nocy, a rozpoczyna się w piątek przed Środą Popielcową. W tym roku karnawał rozpoczął się 8 lutego. Na ulicach są tłumy ludzi i prawie każdy ma jakiś element stroju nawiązujący do karnawału. Przejeżdżamy wzdłuż plaży Copacabana, ale podobne tłumy ludzi są w całym Rio. W sobotni wieczór udajemy się na sam Bodrom. Jest jeszcze dość wcześnie i widzowie dopiero się gromadzą. Parada Samby jest najsłynniejszym wydarzeniem karnawału w Rio de Janeiro. Jest to pokaz, w którym szkoły samby rywalizują o miano najlepszej. Wydarzenie jest transmitowane na żywo w kilkunastu krajach. Co roku każda szkoła samby wybiera swój motyw przewodni na paradę. Może to być świętowanie jakiegoś szczególnego okresu w historii Brazylii lub utożsamianie się z wybranymi zwierzętami albo żywiołami przyrody. Stroje muszą być pomysłowe, kolorowe i oryginalne. Często wykorzystywane są lustra, pióra i jedwab, połyskujące tkaniny, kamienie szlachetne i monety. W pokazie jednej szkoły samby uczestniczy od 3 do 4 tysięcy osób. Pokaz szkoły od wejścia pierwszego człowieka do opuszczenia sambodromu przez ostatnią osobę nie może trwać dłużej niż 55 minut.
Sam Bodrum powstał w 1984 roku według projektu Oskara Niemeyera. Ma 700 metrów długości i może pomieścić 60 tysięcy widzów. Szkoła ma swój zespół, który gra i śpiewa w trakcie całego jej pokazu. Ten jest wyjątkowo kiepski, co słychać na załączonej oryginalnej ścieżce dźwiękowej. Thank you.
Nawet zaawansowana ciąża nie jest dla tancerki przeszkodą we wzięciu udziału w pokazie jej szkoły. Jest późna noc. Kończymy swój pobyt na sambodromie. Parada pozostanie dla nas niezapomnianym przeżyciem. To już ostatni dzień pobytu w Rio. Idziemy na krótki spacer po plaży Flamengo, leżącą nad zatoką Guanabara i z widokiem na głowę cukru. Plaża równie piękna jak inne, ale nie tak zatłoczona jak Copacabana czy Ipanema. Ludzie chodzą ulicami, tańczą i śpiewają. Kilka godzin trzeba spędzić w kolejce po odbiór biletów na sambodrom, kupionych wcześniej przez internet. Pozostałości starej zabudowy w dzielnicy Flamengo. W drodze na lotnisko przejeżdżamy wzdłuż swoistego parkingu, na którym stoją platformy oczekujące na swoje chwile chwały na sambodromie. I to już koniec naszego pobytu w Brazylii, w kraju wspaniałej przyrody, pięknych miast położonych na wybrzeżu Atlantyku i wybudowanej w 4 lata stolicy.